Słuchajcie, niezły znak czasu, że biografia prezydenta się zaczyna oczywiście od rozmowy o Putinie. Zobaczcie. Czy spodziewał się pan, że Putin wywoła wojnę z Ukrainą? Nigdy nie miałem wątpliwości co do jego polityki względem Ukrainy. Podczas spotkania w Moskwie w 2002 roku powiedział mi parę rzeczy, które wyjaśniają tą sprawę. Tutaj jest dalej. Zobaczcie. Nie spóźni... Tu jest coś takiego. Co pan wtedy pomyślał? Moim celem jest odbudowa Wielkiej Rosji, powiedział. Jest 2 lata starszy od Kwaśniewskiego. Można powiedzieć, że reprezentujemy to samo pokolenie, choć mamy inne doświadczenie formacyjne. Potraktowałem jego słowa jako wyraz ambicji, obsesja młodego polityka. Miał wtedy 50 lat. Nie zaś stosunkowo młodego. Nie zaś plan działania czy obsesję. Tym bardziej, że mówił o odbudowaniu Wielkiej Rosji metodami pokojowymi, a nie przez takie koncepcje jak Unia Euroazjatycka. Był w tym element humorystyczny. Mówił, że imponują mu Piotr Wielki, Katarzyna Wielka i Józef Wissarionowicz. Nie powiedział Stalin, tylko Wissarionowicz, tak cieplej, odczestwem. Rozumiem, że chciałbyś być czwarty na tej liście. Byłbyś dopiero drugim Rosjaninem w tym gronie, bo Katarzyna była ze Szczecina, Stalin z Gori w Gruzji. To było trochę złośliwe, ale wtedy mogliśmy jeszcze tak rozmawiać. On był od niedawna prezydentem. Ja byłem wybrany na drugą kadencję, więc trochę mogłem w gronie głów państwa chodzić ze seniora. Nie było znać po nim tej wielkorosyjskiej buty, którą wcześniej pojawiła się na przykład podczas współpracy z Jelcynem. Jelcyna uważam za postać pozytywną. Zgodził się na wyprowadzenie wojsk rosyjskich radzieckich z Polski. Zaakceptował, choć niechętnie, nasze wejście do NATO. Nie był demokratą, ale jak miał do wyboru rozwiązanie bardziej demokratyczne, to je wybierał. Jednak był ze względu na swoją posturę, tubalny głos, sposób zachowania, czy pijaństwo, wielkorosyjski. Kwaśniewski nie mówi o pijaństwie, do niego też się łatka przychyliła. Putin wtedy taki nie był, sprawiał wrażenie wycofanego, zadawał ciekawe pytanie, głównie słuchał. Może to wynikało z charakteru. No, KGB to raczej słucha, nie? Mimo to powiedział mi, choć nie wprost, to co potem powiedział wprost, że upadek komunizmu to największa katastrofa XX wieku. Nie zostawił nitki na Gorbaczowie. W stosunku do Jelcyna był trochę ostrożniejszy, w końcu to od niego dostał władzę. Odbudowa Wielkiej Rosji stanowiła problem, bo jasne, że to musi doprowadzić do konfliktów z krajami byłego bloku wschodniego. Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Bardzo ją przeżył. Uważał, że to dla niego śmiertelne zagrożenie. To był dla niego szok. Wtedy nasze drogi się rozeszły. Jeszcze w styczniu 2005 w Oświęcimiu i 9 maja w Moskwie się widzieliśmy. Ale od czasu pomarańczowej rewolucji już tylko się kłóciliśmy. No dopiero od 2005 roku Rosja się stawia Zachodowi, więc to ma sens. On tutaj mówił, że Ukraina nie jest państwem, nie jest narodem i tak dalej, że... Ma pan na myśli? Amerykanie mają bardzo dobry wywiad, pierwszy raz użyli go w ten sposób publicznie. Tak więc nikt na świecie nie powinien być zaskoczony, że wojna wybuchła. Miałem nadzieję, że w Putinie przeważy pragmatyk. Tak to wygląda. Zobaczcie, jakie to ciekawe, że to jest biografia, więc potem wracamy. Bo Ukraina znaczy tyle co prowincja, kraj na uboczu, zrusyfikowany, a jednak się tutaj postawiła Rosjanom. Ciekawe, co Kuczmian tutaj mówi, bo Kuczma jest często uważany za takiego oligarchę à la Rosja, tylko że w Ukrainie. Niezbyt pozytywna postać. On raczej uzależnił Ukrainę z powrotem od Rosji. No i. O jakiejś masakrze w Pawliczce, którą zorganizowali Ukraińcy z udziałem Kuczmy. Wystąpił tam człowiek w wieku mojego teścia. I tak dalej. Ciężko oddychał Kuczma. Była mowa o tym całym Wołyniu, tak? No i potem mamy znowu o Jerofiejewie, który został zaproszony do Gdańska.
o Wilnie. Ale potem już jest z powrotem do spraw studenckich i tak dalej. Także ciekawe, że zaczyna od spraw rosyjskich. Wiadomo, że było bezcelerowe bardziej. No ale na tle innych prezydentów to okazuje się, że ten rozrywkowy człowiek nie jest taki zły.